Na początek było rozbieganie, trening tlenowy, zegarki, paski, żebyśmy mieli pewny wgląd, jak zawodnicy reagują na obciążenia. Teraz skupiamy się na sile, szybkości, krótki czas pracy na siłowni. Następnie później trening na gumach, już moc, specjalistyczny trening dzisiaj. Drugi trening będzie już z piłkami, więcej techniki, taktyki. Ernest Konon miał zrobione wczoraj badanie USG. W tym momencie pojechał do naszego lekarza, doktora Klanga. Tam już ma mieć podane jakieś leki i będziemy czekać. No, zobaczymy. Tutaj najważniejsza rzecz, no to czas. Czas będzie odgrywał największą rolę. Nie trenuje też Darek na Darek trenuje indywidualnie, ale z dnia na dzień obrzęk, opuchlizna na stawie skokowym jest coraz mniejszy. Miejmy nadzieję, że będzie w 18 brany pod uwagę do meczu w sobotniego w Stalowej Woli.